UWM FM. Uwierz w muzykę. 95 i 9. UWM FM. Poradnie słucham. Proszę się uspokoić, po kolei. Słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też. Ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą, syczą, dyszą i nie dają spać. Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. Zakład Patologii Dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki. Zaprasza Kazimierz Walkwasa. Mina godzina 22 w radio UWM FM. Czas na Zakład Patologii Dźwięku. Nazywam się Kazimierz Walkwasa i do godziny 24 będę wam łupał ostrym metalem. W pierwszej godzinie zdecydowanie trashowo, a to za sprawą moich gości z Crippling Madness, a plus innych zespołów, które w tej godzinie zaprezentuję, no a w drugiej będzie już zdecydowanie bardziej blekowo, bo moim gościem i państwa będzie zespół Karsbinden, a ja nazywam się Kazimierz Walkwasa, audycja się nazywa Zakład Patologii Dźwięku i jedziemy. A, mam jeszcze bilet jeden do rozdania na jutrzejszy koncert na olsztyńskiej scenie Zgrzyt, a tam Antigama, Redemptor, który już był w Zakładzie Patologii Dźwięku, Shodan, który będzie 11 maja i Helium. Tak więc zapraszam. Ta trasa jedzie po Polsce. Zaczynamy klasycznie, ale bardzo świeżo, bo to Nuclear Blast wydał najnowszy album Scorched Amerykanów z Overkill. No i to weterani sceny, więc tutaj dużych zaskoczeń nie ma, ale nóżka jak najbardziej chodzi. No to zaczynamy. Zakład Patologii Dźwięku. Na początek trashowo. Catch a breath, and the motherfucker cries out. Don't break my conscience.
Overkill i Metallica zaczynali w tym samym czasie, też zaczynali jako trashowe zespoły. W tym samym czasie też mniej więcej wydali swoje najnowsze albumy. No i porównajcie sobie, gdzie te zespoły znajdują się, w którym miejscu. I porównajcie sobie. O kurde, powiedziałem Metallica, ale to czego się nie robi dla zwiększenia zasięgów audycji. Dobrze. Nowej Metaliki nie będziemy słuchać, bo to mało metalowe wydawnictwo. Ja jeszcze do niego nie doszedłem. Słyszałem tylko single. No jest prosto. Co nie? Dobrze. Zaczynamy pierwszą godzinę trashowo, to jedźmy też z nowym Dragonem, który też dopiero co miał swoją premierę. Undemalum, wydaje to Metal Mind Productions i z tegoże albumu Fanatyczne Dogmaty.
No i pora na pierwszą główną część dzisiejszej audycji, czyli spotkanie z zespołem Crippling Madness, który pochodzi z Białej Podlaski. No i łupie, jakby to powiedzieć, korzenny thrash metal. No, zresztą, co ja wam będę mówił? Posłuchajcie tych dźwięków, posłuchajcie, co zaraz opowie nam Barot, wokalista zespołu, i będziecie wszystko wiedzieć. Ja wam jako pośrednik do tego nie jestem absolutnie potrzebny. No to w górę pancerne pięści. Moim i Państwa gościem jest wokalista zespołu Crippling Madness. No, mów. Borot.
O, właśnie. Witam wszystkich, słucham Venom, od razu powiem, także mogę rozmawiać. Bardzo, bardzo. Znaczy słucham i lubię, no. Bardzo dobrze, że lubisz. Venom rządzi depta i krzyże. O, no to jeszcze w dodatku masz właściwe podejście do życia. To już wiemy, na kogo nie będziesz głosował w nadchodzących wyborach. Bardzo nas to cieszy. I tych drugich też. Zespół Crippling Madness pochodzi z Lubelszczyzny. Nazywacie się górnolotnie po angielsku, a wszystko, co robicie, jest po polsku. Dlaczego tak? No bez jakiegoś specjalnego powodu. Ja doszedłem do zespołu rok po jego powstaniu. Nazwa już wtedy była, były zrobione kawałki. Chłopaki nie mieli wokalisty. Ja trafiłem przypadkiem do nich na próbę, natomiast się okazało, że szukali wokalisty nawet gdzieś tam przez Facebooka, ktoś nawet przychodził na przesłuchania, ale stwierdził, że to dla niego za wysokie progi. Ja się nie bałem wyzwań, no i po prostu piszę teksty po polsku, tak? Ewentualnie później była opcja, że ktoś by to przetłumaczył, kto dobrze operuje angielskim na język angielski, ale chłopaki stwierdzili, że właściwie nie trzeba, lecimy po polsku. No i tak zostało. Zresztą nazwa Paraliżujące Szaleństwo, no trudna byłaby do zapamiętania. No i skandowania pod sceną też. Tak, no tym bardziej, tak. No to rzeczywiście tutaj się wybroniłeś. Uderzacie właśnie z drugim albumem, wydaje to Putrid Kult. Obrazki wam zrobił Robert Arthur von Ritter. No i wszystko jest oldschoolowe na tym albumie. No miło mi to słyszeć, miło nam to słyszeć. No tak miało być. Tak jak już pisałem gdzieś w wywiadach, czy czytałem w recenzjach, my się nie silimy na oldschool, my po prostu jesteśmy oldschool. Wychowaliśmy się na tej muzyce, słuchamy jej na co dzień. No i taką muzykę wykonujemy. Tutaj nie ma jakiejś kombinacji, jakiegoś wyrachowania. Po prostu gramy to, co płynie z naszych serc metalowych. No i tak to wychodzi. No, za muzykę są odpowiedzialni głównie gitarzyści. No, ale sekcja rytmiczna też dorzuca swoje pomysły. Ja jestem odpowiedzialny za wokal i teksty. No i tak to idzie. Wiesz co sobie puściłem po wysłuchaniu całych Władców Nocy? Stwierdziłem, że to mi będzie pasować, tak jakoś przywołuje mi właśnie piosenkę, której nie słyszałem ze 20 lat chyba, ale od razu mi się skojarzyło i włączyłem sobie Quo Vadis monofobię i stwierdziłem, coś w tym kurde jest. No do Quo Vadis to chyba jeszcze nas nie porównywano, chociaż nie, Lewi w recenzji, w muzyku naszej płyty wspomniał Quo Vadis. No niewykluczone, wiadomo, skojarzenia z polskimi załogami z lat 80. czy początku 90. trashowymi czy trash death metalowymi są nieuniknione. Na pewno Last Word bym do tego dodał. Być może ktoś może usłyszeć Egzekutor czy Merciless Death czy nasz Bielski Guardian. No tych zespołów było dużo, które operowały językiem polskim. Dla nas to oczywiście są komplementy, bo wszystkie te zespoły odcisnęły duże piętno na polskiej scenie metalowej. Quo Vadis co prawda dalej istnieje, natomiast no, co grają, to nawet ja już w sumie nie bardzo wiem, nie bardzo śledzę. Natomiast te pierwsze materiały jak najbardziej trafiały w moje gusta. No i cieszę, że ludzie kojarzą nas, czy porównują do takich starych rzeczy, a nie do jakichś nowych, dziwnych nazw, czy tworów. No tak, jest to wszystko bardzo prostolinijne, a to powiedz w takim razie, jak pracujecie nad muzyką? W jaki sposób ta chemia między wami się tworzy i miesza? No tak jak powiedziałem, najwięcej tutaj robią gitarzyści. W domu czy na salce? W domu. Bartek z Paterem najczęściej w domu. No grają jak najczęściej, teraz z racji tego, że wiadomo, nie mamy już po 20 lat, do tego czasu jest mniej, natomiast w czasach licealnych i studenckich, no to chłopaki grali codziennie po kilka godzin na gitarach. To dla mnie jest no po prostu, no duży szacun za to. Ja nie miałem tyle samozaparcia, na pewno. Więc
wymyślają jakieś riffy w domu, przynoszą na próby i później nad tym pracujemy razem. A czasami Bartek potrafi cały kawałek w ogóle w domu sklecić z perkusją, z komputera, z basem i przynosi gotowca, tak, który oczywiście jest szlifowany, bo się dodaje swoje rozwiązania perkusyjne, no ale jakaś tam podstawa sekcji jest. No ja później piszę teksty, czasami piszę teksty w trakcie tego, jak ogrywają kawałek. Nie mam z tym problemu, więc często powstają one nawet na przysłowiowym kolanie. Wystarczy, że wpada jakiś pomysł czy tytuł i leci. Te teksty dobierasz pod konkretny utwór, czy też patrzysz, gdzie ci pasuje jakby matematycznie? Bardziej to drugie, dlatego że ja teksty piszę jak mam wenę, tak? Więc często też w domu, jak słucham innej muzyki, nie tylko trashu, albo jak oglądam jakiś film, coś mi wpadnie, zapisuję sobie fragmenty słów czy linijki tekstów. Później nad tym pracuję. No i później jak mam teksty gotowe i są kawałki, no to słucham kawałka i patrzę, do którego kawałka dany tekst by pasował, tak? W zależności, ile jest stylówek, kiedy refren, kiedy zwrotka. Więc tak to głównie wygląda. Mhm. Przy pierwszym materiale to wyglądało inaczej, bo tak jak powiedziałem, kawałki chłopaki mieli już zrobione, więc ja napisałem teksty. No i później też jakby dobierałem, do którego kawałka, który tekst by pasował, jeżeli chodzi o długość zwrotek czy ich ilość. Także tak to wygląda. No i tutaj postawimy na chwilkę kropkę. Teraz będą rozdarte dusze, po których wrócimy do naszej rozmowy. Dobrze. Zdjęcia
tysiące ciała, niech go zawdarza. No, bigger. Moim i Państwa gościem jest zespół Crippling Madness, którego dzisiaj reprezentuje Borot, wokalista zespołu, a Twój wokal bardziej tak w stronę death metalu wędruje wręcz. No tak, zgodzę się z tym. Co dodaje więcej czadu muzyce, no tak. A ja lubię czad. No, ja też lubię czad, tak miało być. Słucham dużo death metalu, słucham dużo black metalu, więc mój wokal, no i traktuję go jako dodatkowy instrument. Oczywiście żadnym wirtuozem nie jestem, z przepony nie umiem śpiewać, tylko zdzieram gardło, no ale staram się, żeby to było może nie tyle urozmaicone, co na pewno ostre i brutalne, tak jak no, zespoły, których słuchamy obaj. No i tak ma być, no to ciężka muzyka, lekkie obyczaje. Tak, tak, tak. Hałas i hulaszcze życie, jak to mówi mój tak. Kolega. Jak najbardziej. Okej, też te bardzo charakterystycznym elementem waszej muzyki są te rozbudowane, jak najbardziej oldschoolowe, trashowe solówki, które tutaj mamy taki brut, a one takie tutaj, ładnie, tutaj. Dopieszczone te gitarki. No, tak jak powiedziałem, no, mamy dwóch utalentowanych gitarzystów, którzy no, żadnej popeliny by nie puścili. Nawet czasami dla mnie to aż może nawet do przesady jest ta dbałość o to brzmienie, o te dźwięki. A ty im to brudzisz wszystko tym swoim wokalem. No, tak, ja wiesz, ja słucham takich rzeczy, że po prostu, nie wiem, no... Chłopaki od nas zespołu to by powiedzieli, że to mi kasetę w magnetofon wciągnął, bo bardzo lubię jakieś różne nagrania z prób, z koncertów, więc ja tu jak najbardziej nie jestem melomanem i dużo potrafię znieść i na dużo rzeczy przymknąć oko i dla mnie ma być po prostu ostro i do przodu, a brzmienie, no dobrze jak jest wyraźne, natomiast jak tam jakaś pomyłka gdzieś będzie, czy jakieś pływanie mi to absolutnie nie przeszkadza, no ale nie, u nas tego nie może być, chłopaki nie byliby zadowoleni, więc wszystko musi być na tip-top, stąd te solówki też, no, trochę a la Slayerowskie, a la Sepulturowskie, jest świdrowanie, wszystko jest tak jak powiedziałeś, muzyka jest chamska, brudna, brutalna, a z drugiej strony solówki jednak są... No nie ma, że sterylne, tak? Ale rozumiem, że ty się skłaniasz ku temu, że im bardziej dzika i nieokiełznana z serca wychodząca muzyka, tym dla niej lepiej, tak? No ja tak uważam, no bardzo lubię na przykład Morbid Vision Sepultury, gdzie tam no, umiejętności no, nie były takie jak później na Billy Remains. No ja to samo mam z Zombomination z Morbidów, które jest dla mnie
no niesamowitym materiałem, bo jest tam ten dzicz, a później już jest tak poukładane, chociaż te wszystkie kawałki tam na kolejnych płytach się pojawiały. Tak, ale już jest bardziej dopieszczone, już wiadomo, inne studio, wyższe umiejętności, ale gdzieś po drodze zatracony został ten pierwotny instynkt, więc no właśnie. No właśnie. Wiemy, kto stworzył u was okładki. Rozumiem, że tutaj rewolucji być nie mogło. Musiały być trupy, groby i Władcy Noczy. Poniekąd. A praca w studio? Jakie żeście dobierali? Gdzie, co i jak? Powiem szczerze, że cała płyta została nagrana w warunkach domowych, tak samo jak pierwsza. Nie byliśmy w prawdziwym studio nagraniowym. Następni, którzy to umieją dobrze zrobić. No to dziękuję. No perkusja była nagrywana na naszej sali prób, odpowiednio nagłośniona, odpowiednio nastrojona. Gitary, bas były nagrywane w warunkach domowych u gitarzystów. No mają trochę sprzętu, więc... I znają się na tym przede wszystkim. A znają się na tym skąd? Robią to też dla innych, tudzież lubią dla siebie od lat? Nie, takie dla siebie od lat, tak, bo mają doświadczenie w wielu różnych zespołach, metalowych, rockowych, więc czasem po prostu doszli sami do wszystkiego. Ja wokal nagrywałem w takim domowym studio u kolegi, no ale to takie domowe studio, że po prostu się mieści w jednym pokoju, gdzie on ma komputer odpowiedni, pojemnościowy mikrofon i odpowiednio wyciszone pomieszczenie. Natomiast obróbką materiału zajął się profesjonalista, który miksuje też dla innych zespołów i on nam to obrobił, jeżeli chodzi o brzmienie. Natomiast samo nagranie było w warunkach domowych, półprofesjonalnych albo ćwierć profesjonalnych nawet. Rozumiem, że ze względu na dążenie do tej perfekcji w muzyce zrobienie tego na setkę nie wchodziło w grę. No solówki by nie były chodziło. Dopieszczone. Ja powiem tak, ja mógłbym na setkę nagrać bez problemu, natomiast no właśnie, nas jest 5 osób w zespole, każdy ma trochę inną wizję i tutaj no nie wchodziło w grę, bo na pewno reszta zespołu nie byłaby zadowolona z efektu. Może umiejętności, no tak jak słychać, myślę, że są. Ja tu nie mówię, nie wypowiadam się jako muzyka, jako fan metalu, który po prostu wydziera się w metalowym zespole, no ale to, co widzę na próbach czy na koncertach, tutaj jednak nagranie na setkę to nie ta droga. Wideo będziecie mieć? Czyli teledysk jakiś, tak? No. No chcielibyśmy mieć, ale no musiałby to ktoś zrobić. Myślimy o tym, powiem szczerze, nie chcemy byle czego. Chociaż tak jak patrzę, dosyć łatwo jest zrobić, bo wystarczy zespół tam jakiś megakis koncertu, studia czy tam z sali prób. I poruszać okładką. No, to by skrzydełkami pomachał, tasak by polatał. Coś takiego naprawdę na wyższym poziomie, a wiadomo, to wszystko kosztuje. No scenariusz by trzeba było napisać, no ale scenariusz to nie byłby problem, natomiast no chcielibyśmy, zobaczymy, może kiedyś się uda. Dobrze, a koncerty? Gdzie, no, co koncerty. I jak można będzie was zobaczyć? Już troszkę żeście poupali, bo płyta wyszła na początku miesiąca. Tak, koncertami trochę nam obrodziło w tym roku. Na początku roku płyta wyszła, nie miesiąca. A tak, lutego, przepraszam. W styczniu wyszła, w lutym graliśmy pierwszy koncert w Warszawie, w Wudu, razem z Frightful, Pandemic Outbreak. A Metal Archives mówi, że 4 lutego. Że wydaliśmy płytę? No. Nie, premiera była 20 stycznia, no ale nieważne. O, Metal Archives kłamie, niemożliwe. A często kłamie. W każdym razie graliśmy w lutym w Warszawie, później graliśmy w marcu z Helheim i Prosecutor w Sosnowcu, w Krakowie i w Skarżysku Kamiennej. 8 kwietnia graliśmy w Katowicach na Christ Death razem z Okrutnik, Rat King, Atonement i Warfist. Czyli tak bardzo trashowo. Tak, 15
niespodziewany koncert nam się trafił w Białej Podlaskiej, bo tutaj grał Gutter Sirens razem z Mantrą, Black Star Mantra i jeszcze Kings of Rock miał grać z Lublina, ale z powodu choroby wokalisty nie mogli zagrać i jako, że jesteśmy na miejscu, szybki kontakt do nas, żebyśmy zagrali wieczorem i tak się wybieraliśmy na ten koncert, więc nienacko zagraliśmy. No, a teraz... Przynajmniej za bilety nie płaciliście. Tak, przynajmniej płaciliśmy za bilety, a teraz nam się szykuje koncert w czerwcu, 7 czerwca w Białymstoku, razem z Lucille, Timoire i Nightlord. Później pod koniec lipca gramy na Metal Music Attack w Krakowie i we wrześniu znowu mamy grać w Warszawie, także tych koncertów trochę będzie po drodze, a może jeszcze jakieś dojdą. My jesteśmy otwarci, oczywiście gram za zwrot kosztów, jakieś może piwo i tyle, także nie ma jakichś tu wymagań wielkich. Jeszcze na letni festiwal żaden was nie zaprosili. Graliśmy na jednym festiwalu w 2021 na Siekiera Fest we Wrocławiu. Tak, tak, to na tym jednym graliśmy. Natomiast tak, to są raczej klubowe koncerty, ale ja osobiście to takie bardziej lubię niż odkryte przestrzenie. Stąd też Putrid Cult jako wasz wydawca i nie bardzo wielkie nakłady, bo tak jak powiedziałeś, wolisz mniejsze akcje. No tak, zresztą, wiesz, no, nie, małe nakłady, 500 sztuk, no to jest, jak na obecne czasy, zespół taki jak nasz, no to wcale nie jest tak mało. Niech to pójdzie, to będzie dobrze. Wiadomo, ludzie teraz no, kupują fizyczne nośniki, chwała im za to, ale wiele osób też słucha jednak Spotify'a, innych streamingów i niekoniecznie ktoś chce mieć fizyczną wersję na półce u siebie. Także myślę, że 500 sztuk to nie jest źle. Lepiej niech to zejdzie. Zawsze można dorobić, niż jakby miało zalegać latami i później być sprzedawany. Wyprzedaż magazynu za 5 zł, no to bez sensu wydawać pieniądze, żeby później to po 5 zł sprzedawać, bo nie zejdzie. To prawda i fakt autentyczny. Jakie plany na najbliższą przyszłość, poza koncertami? No, chcemy nagrać następną płytę. Mamy już dwa kawałki nowe przygotowane. Jeden to jest nawet w miarę ograny z tekstem. Drugi też jest cały zrobiony. Tekst nawet też jakiś mam, także robimy w międzyczasie nowe utwory, żeby tym razem przerwa nie była dwuletnia między drugą płytą a trzecią. No i robimy swoje. Cieszymy się, że są dobre opinie, no i ten poziom będziemy trzymać na pewno. Czego sobie i wam życzę. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki i poświęcony również. Czas. Dzięki, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam ciebie. Trash Team Death! No i pamiętajcie, zaczyna się właśnie długi weekend, więc zerwij łańcuchy i ruszaj do boju. Zabrałem, a to do nich zeszli. Ciężko mu to znika. Jak miłość i zdrowie, zaszczę odciąć.
już co na lata, już nie dałem wszystkich, co dałem śmieci. Bóg Boży, zasłyszałem wtedy, nie się odrzucony. Swoje rzeczą, gadałem o narości, zasłyszałem się o wszystkim. Zasłyszałem do Lulika, wszystko może wierzyć, jak stawiam w Zdeni odczuły, nie ma szkoły, czy swoje wolę, bez oddałem. Zdeni odczuły, nie ma szkoły, czy swoje wolę, bez oddałem. Całym prawem, całym prawem. A, bo tam jeszcze ta melodyjka jest. Zerwij łańcuchy. No to, że jak będziecie zrywać łańcuchy podczas majówki, to pamiętajcie, żeby nie za mocno się urwać z tego łańcucha i wrócić na właściwe miejsce we właściwym czasie. To był Crippling Madness. Oczywiście za zapis wywiadu będziecie mogli później odsłuchać, komu on umknął podczas audycji i będzie można jeszcze raz wrócić, jak do wszelkich innych audycji, do niektórych jeszcze sprzed kilkunastu lat, nawet takie są, jak mówię. A teraz tak dziennikarsko, że tak powiem, z obowiązku, bo to nie do końca moja nuta, będzie Wolf Spider, no ale że wyszła właśnie nowa płyta 6, to myślę, że ponieważ to zasłużony zespół i był dzisiaj Dragon, no to Wolf Spidera też można zagrać. Płyta nazywa się 6 i na niej jest utwór taki akurat, który pasuje do mojego nazwiska. LSD i Wolf Spider.
To był Wolf Spider. Zespół też polski, też wywodzący się z thrash metalu. Teraz trasa, która przeleci przez, już zaczęła lecieć przez Polskę. Teraz właśnie pierwsza jej część w Warszawie, w Łódu, a jutro Olsztyn i na ten koncert mam bilet. Potem Elbląg, 30 Toruń, 2 Poznań. No i wystąpią zespoły, które niedawno wszystkie albo były, albo będą w Zakładzie Patologii Dźwięku. Antigama w zeszłym roku i jak wydali album Whiteout. Redemptor też w zeszłym roku przy okazji wydania, czy w tym roku jeszcze przy okazji wydania najnowszego albumu. No i Shodan, który 11 maja w Zakładzie Patologii Dźwięku. Ja mam jeden bilet dla was. Koncert w Olsztynie odbędzie się w Browarze Warmia na scenie Zgrzyt o 19:00. To piątek, 28 kwietnia, 89 523 3999. To bilet do studia radia UWM FM, żeby ten jeden bilet rozszarpać między liczną gawieć. No, to tyle. Jedziemy z tym, co nas czeka w czeka Olsztyniaków jutro, a pozostałe miasta w najbliższe dni u progu tego weekendu. To Zakład Patologii Dźwięku. Nie ma powodów do obaw. Jesteście w dobrych rękach. Yeah!
Bilet poszedł, to przed chwilą co wybrzmiało, to zapowiedź nowej płyty Shodan. Płyta nosi tytuł None Shall Prevail i tak nosił te i a posłuchaliśmy utworu Timet in Unison, który tenże album otwiera, no i promuje. No i zapraszam na spotkanie od razu, już 11 maja z zespołem Shodan. Tego samego dnia tu na żywo w studiu pojawi się też Michał z Bang Your Head Live Photography, który opowiada o swoim pstrykaniu zdjęć na koncertach, ale nie tylko. To jest plan na 11 maja. W międzyczasie dwa razy spotka się z wami, czyli 4 i 11 maja spotka się z wami Piotrek Bonar. O właśnie, ja się na 11 poumawiałem, a mnie tu nie będzie. No pięknie, ładnie. Dopiero teraz zauważyłem, że mam mały zgrzyt w kalendarzu. Dobrze, trzeba będzie to naprawić, czyli pewnie przenieść na tydzień. Ach, kurczę, blade. No dobrze. Wchodzimy w drugą godzinę Zakładu Patologii Dźwięku. Tą godzinę zaczniemy od najnowszego dzieła Dotheimsgard, bo teraz będzie bardziej, że tak powiem, blekowa część naszej audycji. No i może przyłóżmy sobie ucho do tego, jak zaczyna się Black Medium Current. To piszą, że internety, że bardzo ciekawy album. No to przyłóżmy do niego ucho. Jest go bardzo dużo, bo to ponad godzinę muzyki. Każdy utwór trwa długo. No ale dobrze. A potem już krakowianie z Curse-Binder. Thank you.
Schlimm liegt im Sinn, nur auch dein Beginn. Was liegt der Grün? Heimsgard, Black Medium Current, najnowsze ich dzieło, jak słychać, bardzo odjechane. No, kiedyś, 20 lat temu, mieli taki utwór 21st Century Devil i to chyba w końcu do tego doszli. A teraz drugi najważniejszy punkt dzisiejszego programu. Są z Krakowa, nazywają się Curse Binder. Ich najnowszy album debiutancki nazywa się Drifting i jest kawałem naprawdę ciekawego grania, stąd ich dzisiejsze, moje spotkanie z nimi w dzisiejszym zakładzie patologii dźwięku. Zapraszam na te bardzo ciekawe dźwięki. We'll be right back.
W Zakładzie Patologii Dźwięku krakowski Curse Binder. Moim gościem jest basista zespołu Łukasz. Witam serdecznie w Zakładzie Patologii Dźwięku. Dobry wieczór tobie, dobry wieczór słuchaczom. Curse Binder to nowa nazwa na scenie. Istniejecie od 2019 roku. Wcześniej mieliście epkę, teraz jest pełnoprawny album, tak więc i wydaje go Avantgarde Music, więc no, mocno strzelacie już z debiutu, ale tak woli ścisłości powiedz, skąd przychodzicie i gdzie idziecie. Prawda, że oficjalnie Curse Binder zawiązał się w 2019 roku. Natomiast ja, nasz perkusista Marek, nasz gitarzysta Hubert, znaliśmy się już sporo wcześniej, czy to przez wspólne granie w innych, można powiedzieć, mniejszych garażowych projektach, które skakały między byciem może thrashem, stonerem, to naprawdę wszystkim, czy to przez bycie dobrymi kumplami z dawnych lat. I nasz punkt wspólny, coś nas połączyło, to oczywiście zamiłowanie do metalu, też w jego cięższych, bardziej ekstremalnych odmianach, ale ogólnie do muzyki, od muzyki gitarowej przez wszystko co elektroniczne, docierając nawet do awangardy wszelakich eksperymentów. Każdy z nas ma jakieś swoje, też delikatnie inne wpływy, które się zawsze gdzieś u nas przebijają, którymi się dzielimy. Wszelkie nieoczywiste, jakieś zderzenia gatunków, nietypowe rzeczy zawsze nas interesowały. Zaczęliśmy grać wspólnie i dosyć szybko, można powiedzieć, jak się mówi, zaczęło nam żreć. Zaczęły się pierwsze pomysły, gdzie czego korzenie zawsze były w metalu, jeżeli chodzi o intensywność, tempa, ciężar, brzmienia. Ale nie potrafiliśmy tego przypasować do jednej szufladki, do jednego gatunku. I wcale nie czuliśmy, że jest w tym coś złego, że jest w tym może coś, co pozwoli nam na więcej. Są w tym jakieś drzwi, które jeszcze można otworzyć. Niedługo potem dołączył do nas Maciej, wokalista, który też gra na klawiszach. Już swoje doświadczenie, ale przede wszystkim też dodał swoje horyzonty muzyczne, które ponownie są trochę podobne do naszych, ale też po części rozbieżne i wydaje mi się, że to jest coś, czym się żywimy, na czym kwitniemy, bo wtedy zaczęło nam już żreć naprawdę i praca nad materiałem weszła na naprawdę nowy poziom. Ten mięsień kreatywności, tak powiem, zaczął działać na pełnych obrotach i poczuliśmy potencjał na coś nowego, może niecodziennego, czego sami jeszcze nie słyszeliśmy i gonimy to uczucie od tego czasu, można powiedzieć. I dogoniliście je aż na nowym albumie, który nazywa się Drifting. Tak, na pewno jest to ważny krok. Można powiedzieć, że pracowaliśmy nad tym cały ten czas, te 2-3-4 lata i pewnie mógłbym o tym powiedzieć więcej. Na pewno nie jest to ostatni krok. Jest to pierwszy, bardzo ważny, taki, na który czekaliśmy bardzo długo, który nas niezmiernie cieszy. Ale ja podejrzewam, że to jest wstęp. W waszej muzyce nic nie jest jednoznaczne. Logo, muzyka i okładka nie mówią nam, nie dużo nam mówią o tej muzyce. Mimo że ciążycie w stronę black metalu, to też nie jest taki konkretny black metal. Wszystko jest, no, jak tytuł tej płyty, drifting, gdzieś odpływające. Można powiedzieć, że to jest to, co nam się podoba w tym, co robimy, w tym, co piszemy i coś, co nam przychodzi naturalnie. I chyba, może już powtórzę, ale czujemy w tym naszą siłę, ponieważ mając tak jeden jakiś punkt wspólny, mając wspólny grunt w metalu, lubimy czasami, nawet wręcz oddajemy się tym z chęcią, żeby skręcić w jakąś inną stronę, żeby dopuszczać nowe wpływy i tak naprawdę rozwijać się jako zespół, jako kolektyw,
budować ten nasz arsenał, co jest jednym z głównych motywatorów dla nas. To stałe poszerzanie palety, to poczucie, że jesteśmy wszechstronniejsi, potrafimy więcej, mamy więcej do zaoferowania. To jest spoiwo, to jest główny element pchający nas do przodu. I tak naprawdę uważamy, że przez to może nasza twórczość jest ciekawsza i też zaprasza do przesłuchania więcej niż raz. A jak trafiliście pod skrzydła Avantgarde Music? Materiał, który jest na Drifting, mieliśmy szczęście już ogrywać na żywo i mieliśmy też przez to przyjemność grać Depth Above kolegami z Czech, którzy Avantgarde już pewne związki mieli i gdy przyszedł czas na poszukanie dystrybucji, no właśnie bardzo szybko, że tak powiem, zgłosiliśmy się gdzie trzeba i ku naszemu jak najbardziej zadowoleniu Avantgarde nas podchwyciło i sprawy poszły dosyć szybko. Okej. Powiedz, jak Curzbinder pracuje nad muzyką? Jak to technicznie odbywa? Czy w domu, czy na sali, czy wspólnie, czy w podgrupach? Tak, na wszystkie cztery opcje. Nie ma tu jednej osoby stricte odpowiedzialnej za materiał. Pracujemy nad tym wszyscy. Można powiedzieć, że zaczyna się naprawdę z dowolnej strony. Od kompozycji na gitarze, od jakiegoś rytmu, który można dalej rozwinąć, czy po prostu sami od tematu, jakiejś idei, jakiegoś przeżycia, które po prostu bywa inspirujące i z tego płyną jakieś, powiedzmy, nastroje, a z tego potrafi też wypłynąć muzyka. I gdy tylko mamy coś w jakiejś prostej formie, staramy się jak z zasady, jak najszybciej wręcz dzielić się tym ze sobą, przekazywać to dalej i zawsze te zalążki nagrywamy i poddajemy jakiejś własnej wewnętrznej krytyce i cały czas rozbudowujemy, przepisujemy, jakoś stawiamy sobie wyzwania. Można powiedzieć, że to, co znalazło się na albumie, przeżyło bardzo wiele wersji. Te numery na pewno na początku nie wyglądały tak. I to też wydaje mi się, że jest jakaś siła w tym. Nie boimy się pracować nad czymś, szukać tam dalszych kierunków, drugiego dna, próbować tego ulepszać. A ostateczne wersje powstały w studiu, czy też z gotowym materiałem wylądowaliście w studiu nagrań? Do studia przyszedliśmy z bardzo konkretnymi pomysłami, bardzo konkretną demówką, natomiast nie przypominało to jeszcze, przynajmniej brzmieniowo, tego albumu. W studiu na pewno spore kroki zostały poczynione. Może tak, wspomnę, że mając właśnie materiał, który widzieliśmy jako Drifting, zdawaliśmy sobie też sprawę, że jest naładowany różnymi pomysłami, że jest może być na wiele sposobów postrzegany jako nietypowy, może nawet ciężki w jakiejś realizacji. No i szukaliśmy kogoś, kto to wyzwanie podejmie, kto może już ma historię radzenia sobie z takimi tematami, sytuacjami. No i mogę powiedzieć, że udało się nam tak, przede wszystkim znaliśmy Przemysława Nowaka z Impressive Art, kojarzyliśmy jego pracę z albumów, które znamy, z których słuchamy, które uwielbiamy. Jego CV sama mówi za siebie. Nawiązaliśmy kontakt. Też powiem, że poszło dosyć szybko. Sesje nagraniowe poszły dosyć sprawnie, ponieważ zarówno my mniej więcej wiedzieliśmy, czego chcieliśmy, a on też chyba już miał jakiś pomysł, jak nam to dać. Czuliśmy, że jesteśmy w dobrych rękach. No i dzięki temu mogę powiedzieć, że Drifting, to co teraz prezentujemy, tak naprawdę bardzo dużym, jeżeli nie w całkowitym stopniu, oddaje to, co chcieliśmy osiągnąć, a dzięki Przemysławowi jeszcze udało się może tu i tam pójść krok dalej. No i tu postawimy na chwilę przecinek
i posłuchamy utworu tytułowego, po czym wrócimy do naszej rozmowy.
moim i Państwa gościem jest basista zespołu Curse Binder i słuchamy ich najnowszego albumu Drifting. To powiedz, o czym to jest? O czym jest ta okładka, o czym jest ten album? Okładka sama w sobie jest to dzieło Natalii Rak. Obecnie możecie znaleźć w internecie bodajże jako Natalia Nak. I już tylko zobaczyliśmy jej twórczość, jej malarstwo. Bardzo nam się spodobało. Zobaczyliśmy w tym pewne, jak powiedzieć, nurty, pewien środki wyrazu, które są też podobne do tego, co nam łatwo przychodzi. Mocne barwy, spójna wizja, ale też bardzo dużo niuansu, coś, do czego można wracać i wciąż odkrywać w tym jakieś nowe warstwy. Wydaje mi się, że to dobrze oddaje to, co my gramy, co nam duszy gra i kierunek, w jaki chcemy iść. I też posłużyło jako inspiracja wizualna. Co do o czym, nie jesteśmy, można powiedzieć, jakimiś poetami, okultystami. Nie interesuje nas, można powiedzieć, mistycyzm, jak to często ma miejsce w metalu. Mamy za to obserwacje, refleksje, które, można powiedzieć, kręcą się wokół tego, jako my, jako ludzie, jakie mamy relacje z naturą, jak szukamy sobie w niej miejsca, ale często po drodze zapominamy o szanowaniu jej samej, jej praw, co nam się, obraca przeciw nam. I wydaje mi się, że jest taka przypadłość naszych nowożytnych czasów, gdzie technologia pozwala nam stawiać się w coraz nowszych, bardziej naturalnych, szalonych sytuacjach. Wciąż będąc w jakimś buncie do tego, z czego powstaliśmy, z czego wyszliśmy. I ten temat, powiedzmy, staramy się jakoś znaleźć wyjaśnienie dla tego, może jakąś logiczną konkluzję, patrząc z różnych punktów widzenia, takich bardziej abstrakcyjnych, całościowych, ale też wchodząc do, powiedzmy, perspektywy pojedynczej osoby. I sporo jest w tym jakichś naszych własnych przeżyć, powiedzmy, przykutych na tekst, na, nastrój. Czyli nie ekologizm, a kultura jako ucieczka od natury? Ekologizm, to może jest bardzo duże słowo. No bo zacząłeś od tego, że człowiek się w nieodpowiedni sposób zachowuje w kontakcie z naturą. Na pewno jest bardzo wyraźna nuta tego. Widzimy to jako coś, co istnieje w naszym życiu, w życiu wszystkich dookoła i mam wrażenie, że jest takim tak naprawdę pod nurtem we wszystkim, co widzimy, we wszystkim, co, obecnie czujemy. Nie jesteśmy fanami masowej wycinki drzew, można tak powiedzieć, ale na pierwszym planie jednak zawsze będzie, powiedzmy, coś, będą jakieś emocje, przeżycia, jakieś wewnętrzne procesy, które próbujemy rozłożyć na części pierwsze. Jakie plany promocyjne macie wobec tego albumu, bo on ukazał się na początku tego miesiąca. Czy będzie wideo? Ciężko coś potwierdzić, ciężko coś wykluczyć. Być może troszeczkę wcześniej na takie stwierdzenia. No, nie obrazilibyśmy się wcale. Na pewno tak. Ale ktoś by wam musiał to zrobić. Znaczy tak, za tym idą pieniążki, za tym idzie know-how, który nie jestem pewien, czy w tym momencie mamy. Też jesteśmy troszkę nieśmiali, można powiedzieć. Nie wiem, czy na wideo by się dobrze odnaleźli, ale na pewno wyzwanie byśmy podjęli. Natomiast album wyszedł, no, wydaje się nam, stosunkowo niedawno, dokładnie 20 dni temu. Bardzo długo na niego czekaliśmy, jesteśmy z niego dumni i chcemy go promować, czy to poprzez działalność w internecie. Można nas znaleźć zarówno w sklepach różnych, jeżeli chodzi o album fizycznie, jak i na wszystkich streamingach. I oczywiście chcemy grać koncerty, chcemy na żywo przynosić to, co... tą samą energię, to samo zaangażowanie, tę samą pasję, z którą to otworzyliśmy i nagrywaliśmy. No i czy te koncerty już jakieś zaplanowane są? Bo wspomniałeś, że już troszkę żeście pograli, dzięki temu załapaliście kontrakt i kontakt. Tak jest. Czy już był koncert jakby tak zwany premierowy? Jeszcze przed nami. Powiem tak.
to, co w tym momencie mogę zdradzić. Na pewno w październiku będzie można nas czuć w Krakowie razem z Wake. Fantastyczny band z Kanady. Polecam każdemu, kto lubi ekstremalną muzykę. Pracujemy nad kolejnymi terminami i tak naprawdę polecam śledzić naszego Facebooka. Wszelkie konkrety, które się pojawią, mogą się pojawić niedługo, na pewno tam będą. Z drugiej strony, mimo że skorzystam z okazji i powiem, że jesteśmy otwarci na pomysły i propozycje. Chętnie skorzystamy z zaproszeń, żeby móc tak naprawdę nasz materiał, jak powiedziałem, gdzieś zanieść, pokazać, podzielić się nim z tą samą energią, z którą go napisaliśmy. Wspomniałeś, że na ten album czekaliście długo, czyli ta muzyka już pewnie trochę czasu ma. Czy pracujecie już na kolejną i czy ona dryfuje jeszcze w inne strony? Trochę czułem, że takie pytanie będzie. Wciąż starając się mieć cały czas na froncie nasze najnowsze dzieło, chciałbym o nim mówić, natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, powiem tak, my w sumie stale piszemy, nie przestajemy pisać. Są na pewno kierunki, pomysły na przyszłość. Powiedziałbym, że się konkretyzują. Być może będzie trochę szybciej, trochę ciężej, trochę bardziej bezpośrednio jeszcze. Ale też musimy uważać, żeby ta nasza naturalna skłonność do ulegania tym skrętom, kolejnym wariacjom nie rozstrzeliła nas w zbyt wielu kierunkach naraz. Więc coś na pewno będzie. Zakończę tajemniczo, ponieważ chyba troszkę rzeczy chcemy też taką aurę utrzymać. Na pewno coś się pisze i na pewno znajdzie się stosowny czas, żeby z tym wyjść. No dobrze, i mam nadzieję, że zanim to nastąpi, to będziemy mieli wszyscy okazję zobaczyć was na żywo i przekonać się, jak drifting sprawdza się w konfrontacji bezpośredniej z fanami. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i poświęcony czas. Jasne, bardzo dziękuję za zaproszenie w imieniu swoim i chłopaków. Jak powiedziałem, można nas znaleźć na socjalach, na streamingach i obserwujcie nas. Będzie nas jeszcze więcej i jeszcze głośniej o nas. A tymczasem posłuchajmy utworu, który zamyka debiutancki album Curse Binder. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia. Wielkie dzięki.
Trevor Kersbinder w Zakładzie Patologii Dźwięku. Czas kończyć dzisiejszą audycję. Na dobranoc coś z pomorskiego metalu. Taki hołd pomorskiemu metalowi. Teufelsberg z epki Cienie. Wydaje to Under the Sign of Garażel. No, trzeba przyznać, bardzo piękna, sentymentalna podróż do lat 90. i tego wszystkiego, co na Pomorzu wtedy się z black metalem działo. Dziękuję bardzo za uwagę. Nazywam się Kazimierz Walkwasa. Macie 2 tygodnie ode mnie wolnego. Z wami będzie przez ten czas Piotr Bonar, a za 2 tygodnie później się zobaczymy. Nie, za 3 tygodnie się usłyszymy znowu w Zakładzie Patologii Dźwięku. Tak więc trzymajcie się, życzę wam dobrej majówki i złych, okrutnych snów, które przyniesie wam czarcie uroczysko z Teufelsberga. Thank you.